wydawało się, że nie potrafię. Teraz przyszedł czas, aby pogrzebać tamtą przeszłość raz na zawsze. Nigdy się nie poddałem, wyszedłem z założenia, że lepiej jest krzywdzić innych niż samemu sobie strzelać w łeb. Nie zrozum mnie źle, to czysty instynkt, że swoje własne dobro i życie zawsze przedkładam nad innych. Istnieją jednak pewne odstępstwa, bo są ludzie, za którymi pójdę do samego piekła. Ja nie potrafię odejść stąd. Nigdy nie odejdę. Nie skończę z tymi, do końca dni mych będę tu. Będę tu, bo nie potrafię odejść, choć życie rzuca kolejną kłodę znów. Właśnie tak będę pokazywał swoje wnętrze. Po to właśnie mam muzykę, żeby wypluwać nią emocje. I mam tego jeszcze znacznie więcej. I będę to robił zawsze jak najgłośniej. Wydaje ci się, że to jakiś marny gimmick? Że to wszystko to jakieś wymysły? No niestety muszę cię zdziwić. Tak brzmi 28 lat spędzone w nienawiści. Zacząłem to już ponad dekadę temu, przez lata nie mogąc wydać albumu, nie wiedzieć czemu. Do mnie dopada ten pech, czasu coraz mniej jest. Otoczenie zatruwa psychikę, zadaje czasów z czasem coraz więcej. Siema, to ja klaun, a ty śmiej się. Wiem, że wreszcie nadejdzie mój czas. Przyjdzie czas na was, dam wam tę lekcję. Nauczycie się, jak to jest. Ja nie potrafię odejść stąd. Nigdy nie odejdę. Nie skończę z tymi, do końca dni mych będę tu. Będę tu, bo nie potrafię odejść. Muszę napisać swoją opowieść do końca. Będę tu, bo nie potrafię odejść. Nie chcę być jednym z tych, których zapomnił historia. Będę tu, bo nie potrafię odejść, choć życie rzuca kolejną kłodę znów. Będę tu, będę tu, będę tu.